dyskusji. Kto z radnych chciałby zabrać głos? Radny Marian Pikcewicz, bardzo proszę. Panie skarbnik, jedna rzecz, która mnie troszeczkę zaskoczyła, ponieważ w grudniu, kiedy uchwalaliśmy budżet na 2018 rok, pani informowała, że właściwie możliwości kredytowe to jest tam 1% budżetu bodajże, czyli to było gdzieś w granicach, to znaczy możliwości, jeśli chodzi o zasięgnięcie kredytu. Tu w tej chwili, w tej informacji, które pani przekazała, że ta, ponieważ mamy ten operacyjny wynik dość wysoki, stąd te możliwości wzrosły do 7,5 miliona złotych. Czy dobrze zrozumiałem? Nie, 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 nie. To nie tak usłyszałam. Powiedziałam, znaczy uchwalając budżet na rok 2018, generalnie nie mamy jeszcze wykonania budżetu, to jest po pierwsze. Natomiast druga sprawa istotna, o której zawsze mówię i podkreślam, że nasze bezpieczeństwo finansowe budujemy o wypracowaną nadwyżkę operacyjną w wysokości 7,5 miliona złotych. Natomiast rok 2017 realizacja pokazała, że proponowana Państwu ten bezpieczny limit jest do osiągnięcia, bo myśmy go przekroczyli i rok 2017 zamknęliśmy nadwyżką ponad 12 milionów złotych. Ta wypracowana nadwyżka za rok 2017 spowoduje tylko tyle, że w latach 2018-2019 zwiększy nam się nieco wskaźnik procentowy, a nie kwotowy. Czyli to nie jest tak, że od kwoty 12 milionów podejmujemy 7,5 i różnica to są nasze możliwości obsługi głównej. To tylko powoduje, że średnia arytmetyczna tych nadwyżek operacyjnych za lata 2018-2020 będzie po prostu wyższa. Dziękuję bardzo. Kto z radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Uchwała 270.4 ustawy z dnia 28 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Uchwala się następuje. Paragraf pierwszy. Rada Powiatu w Olsztynie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Powiatu Olsztyńskiego za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Powiatu Olsztyńskiego. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę podniesienia ręki. Proszę dobrze liczyć. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. Kto był przeciwny? Nie widzę. 21 głosów za, 21 głosami. Uchwała została podjęta. W tym samym punkcie realizacja budżetu powiatu. Mamy teraz punkt B. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla zarządu powiatu. Przedstawię uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Olsztyńskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Olsztyńskiego za 2017 rok. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach przewodniczący Anna Michalak, członkowie Krzysztof Mościbrocki, Janusz Facon. Opiniuje pozytywnie przedłożone przez Zarząd Powiatu Olsztyńskiego sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Olsztyńskiego. W dniu 28 marca 2018 roku Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wpłynęła uchwała nr 170/1 łamane na 2018 Zarządu Powiatu w Olsztynie z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu i planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz informacji o stanie mienia powiatu za 2017 rok. Sprawozdanie składa się z części opisowej i tabelarycznej. W części opisowej omówiono dochody powiatu olsztyńskiego podane na dochody bieżące i majątkowe. Wyliczono wskaźniki procentowe wykonania dochodu według źródeł ich pochodzenia. W
części dotyczącej wykonania wydatków omówiono realizację wydatków w 2017 roku z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, wyliczając wskaźniki procentowe zrealizowanego planu rocznego. Analizując przedmiotowe sprawozdanie, sprawa orzekające Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie stwierdza, co następuje. Zrealizowane dochody budżetowe stanowią 99,44% uchwalonego planu dochodów po zmianach. Z tego dochody bieżące stanowią 100,46% planu po zmianach. Wydatki budżetowe wykonano w 95,83% planu wydatków po zmianach. Z tego wydatki bieżące wykonano w 97,13%. Budżet roku 2017 zamknął się nadwyżką w wysokości 1 405 414,20 zł. Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie są wyższe niż wykonane dochody bieżące, powiększone ma nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki oraz wydatki bieżące z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, które to środki nie zostały przekazane w danym roku budżetowym. Ponadto skład orzekający stwierdza, że wyżej wymienione sprawozdanie uwzględnia dane, o których mowa w artykule 269 ustawy o finansach publicznych. Wraz ze sprawozdaniem została przedłożona także informacja o stanie mienia komunalnego powiatu olsztyńskiego na dzień 31 grudnia 2017 roku. Biorąc pod uwagę całość materiałów podlegających zaopiniowaniu, skład orzekający postanowił jak sentencji. Bardzo proszę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu powiatu olsztyńskiego za 2017 rok oraz i to wniosek o sprawie udzielenia konsumu udzielenia zarządowego w Sobotowie. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Szanowni Państwo, Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Olsztynie. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu powiatu olsztyńskiego za 2017 rok. Rada Powiatu w Olsztynie w dniu 22 grudnia 2016 roku uchwałą nr 20/183/2016 w sprawie budżetu powiatu olsztyńskiego na rok 2017 uchwaliła budżet powiatu w wysokości dochody 132 819 596 zł, wydatki 135 596 zł, zaplanowanym deficytem budżetowym w wysokości 2 700 000 zł, czyli 2% planowanych dochodów. W trakcie realizacji budżetu przyjęty plan dochodów i wydatków w ciągu roku został zmniejszony w pozycjach dochodu o 9 850 474 zł i 15 groszy do kwoty 122 969 121 zł i 85 groszy. Wydatki o kwotę 9 389 437 zł i 15 groszy do kwoty 126 140 158 zł i 85 groszy. Ostatecznie planowany deficyt wyniósł 3 183 037 zł. Po zakończeniu roku budżetowego okazało się, że został on zamknięty nadwyżką w wysokości 1 405 414 zł i 20 groszy. Spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 4 073 716 zł zostały sfinansowane z wolnych środków. Ostatecznie dochody budżetowe zostały wykonane w kwocie 122 286 356 zł, co stanowi 99,4% planu. Dochody własne powiatu wykonane w kwocie 51 127 527 zł, co stanowi 4,4% ustalonego w wysokości 50 413 332 zł planu. Dochody własne powiatu z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wzrosły w stosunku do roku 2016 o 9,2% i wynosiły 24 725 676 zł, co stanowi 102,3% planu. Dochody z tytułu subwencji zrealizowane zostały odpowiednio w wysokości 100% planu. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych w zakresie administracji rządowej zleconych powiatowi wykonano w 99,4% planu.
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych powiatu 97,9% planu. Natomiast dotacje celowe otrzymano od jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych powiatu 97,2% planu. Wydatki budżetu powiatu zrealizowano w kwocie 120 880 941 zł, czyli o 95,8% planu. Z tego wydatki bieżące wynosiły 98 154 628 zł, a wydatki majątkowe 22 726 313 zł. Wydatki inwestycyjne realizowane były zgodnie z planami inwestycyjnymi i ustalonymi potrzebami. Gospodarowanie mieniem stanowiącym własność powiatu wykonywane było przez Zarząd Powiatu Celowego rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami prawa. Plany finansowe samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za rok 2017 zrealizowano poprawnie. Wstępny wynik finansowy Szpitala Powiatowego w Biskupcu w roku 2017 wykazał stratę w wysokości 206 825 zł przy planowanej stracie w wysokości 750 000 zł. Wstępny wynik finansowy Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście był stratą zakończoną w wysokości 324 883 zł i 23 grosze przy planowanej stracie w wysokości 356 300 zł. Wszystkie zmiany obliczeń powiatu dokonane były przez Radę Powiatu na sesjach oraz w zakresie uprawnień ustawowych przez Zarząd Powiatu. Wykonanie budżetu roku 2016 pozwoliły wejść w roku 2017 z wolnymi środkami w wysokości 3 825 497 zł. Komisja rewizyjna przy formułowaniu opinii o wykonaniu budżetu powiatu za rok 2017 wykorzystała następujące materiały. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu i planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz informacje o stanie mienia powiatu za 2017 rok. Sprawozdanie finansowe powiatu olsztyńskiego za rok 2017. Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej zawartą w uchwale nr RIO 8.0120.206/18 z dnia 9 kwietnia 2018 roku. Ustne wyjaśnienia skarbnika powiatu w zakresie wykonania budżetu. Ocena wykonania budżetu została dokonana z uwzględnieniem kryterium legalności, celowości i gospodarności, jak również poprawności i przestrzegania przez Zarząd Powiatu dyscypliny finansów publicznych. Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w tym zakresie. W związku z powyższym Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu powiatu za rok 2017. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Olsztynie liczy 6 osób. W posiedzeniu w dniu 4 czerwca 2018 roku uczestniczyło 5 członków komisji. Za pozytywnym zaopiniowaniem wykonania budżetu powiatu głosowało 5 członków komisji, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przedstawię teraz uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Olsztynie w sprawie udzielenia zarządowi powiatu olsztyńskiego absolutorium za 2017 rok. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach przewodniczący Anna Michalak, członkowie Ireneusz Rek, Krzysztof Kościbrowski postanawia pozytywnie zaopiniować wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Olsztynie w sprawie udzielenia zarządowi powiatu olsztyńskiego absolutorium za 2017 rok. Uzasadnienie. W dniu 6 czerwca 2018 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wpłynął wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Olsztynie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Olsztyńskiego za rok 2017 z tytułu wykonania budżetu. Skład orzekający dokonujący analizy przedmiotowego wniosku ustalił, co następuje. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Olsztynie rozpatrzyła m.in. sprawozdanie finansowe Powiatu Olsztyńskiego, sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Olsztyńskiego za 2017 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o tym sprawozdaniu. Informacje o stanie mienia Powiatu Olsztyńskiego. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Olsztyńskiego działając na podstawie artykułu 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym pozytywnie oceniła wykonanie budżetu Powiatu Olsztyńskiego za 2017 rok i przystąpiła do Rady Powiatu w Olsztynie z
Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie stwierdza, że wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Olsztynie został sformułowany w oparciu o ocenę wykonania budżetu przez Zarząd Powiatu Olsztyńskiego. Wobec powyższego skład orzekający postanowił jak sentencję. Przechodzimy do dyskusji. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Radny Henryk Gwoździcki. Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Szanowni Radni. Ja wiem, że dzisiaj będziemy oceniamy praktycznie tylko sprawy budżetowe, finansowe, budżetowe, nie oceniamy innych. A mi się wydaje, że no, by było przyjemniej mnie na przykład samemu wysłuchać spraw dotyczących zadań gospodarczych, jakie zostały wykonane, jakie były planowane, jakie były wykonane i powiązaniu z tym planem finansowym i z budżetem byśmy mieli pełną ocenę. A na dzień dzisiejszy co mamy? Słupki tylko, prawda? Supeczki, wykonanie. Także analizując to wszystko, no to ja bym udzielił tego absolutorium do pani skarbnik, bo ona na tym czuwała, żeby plan nie został przekroczony. Żeby wszystko to, co było zaplanowane na początku roku w budżecie, było wykonane zgodnie z prawem. Tak mi się wydaje, bo to mówię, słuchamy tylko suchych liczb, nic więcej. A oceniając pracę zarządu, powinniśmy dokonać pełnej analizy. Powinniśmy wiedzieć, że w planie zadań gospodarczych na rok 2017 mieliśmy takie zadania, wykonaliśmy takie, nie wykonaliśmy tych zadań innych, z powodu, no jakiś powód może być, prawda? Nie brak środków, może jakieś inne, prawda, niedociągnięte sprawy, ale powinniśmy na tym też się zastanowić. A tak, ja nie wiem, jak zarząd pracował. Z wyników dzisiejszych, prawda, z dzisiejszego sprawozdania, to wiem, że dobrze pani skarbnik pracowała, to tylko mogę ocenić, bo będąc na komisji budżetowej, głosowałem za tymi zmianami, jakie były wprowadzane. Natomiast odnośnie innej działalności zarządu, no trudno, ja nie mam na ten temat informacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kto z radnych? Radny Janusz Dębiński, bardzo proszę. Uzupełniając to, co powiedział pan radny, sprawozdania z pracy zarządu oczywiście na sesji wysłuchujemy, ale mamy problem właśnie protokołami z zarządów. Otrzymujemy je z dużym opóźnieniem, albo jak widać w ogóle, ponieważ państwo nie ma czasu się z nimi zapoznać i podpisać. No to nam się jako radnym nie podoba. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić, co tak naprawdę zarząd zrobi, żeby w ostatnim posiedzeniu zarządu odbywają się dosyć rzadko. Mi się osobiście także nie podoba to, że no, jakby w pracy zarządu nie udało się nic zrobić w sprawie sali czy zespole szkół w Olsztyniku sali sportowej. Wolne środki 3 800 000 zostały na koniec roku i zostało jakby zarząd. Nie udało się nic w tej sprawie zrobić. Sprawa została jakby zamieniona na ten rok. Dziękuję. Kto z radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Panie Przewodniczący, Szanowny Zarządzie. Dla mnie dzisiaj, jeżeli chodzi o udzielenie absolutorium dla zarządu, zabrakło tego, o czym wspomniał to kolega radny, a ja na to nawet mam dowody, bo rzeczywiście sprawozdanie finansowe, gdzie głosowaliśmy za tym, że pani skarbnik pilnuje budżetu i rzeczywiście, jak to kolega Henio mówił, słupki muszą pasować. Regionalna Izba Obrachunkowa właśnie tego pilnuje. Natomiast ja odniosę się do dwóch zadań, które zostały przesunięte. Już w ubiegłym roku, mamy półrocze następnego roku i zadanie, projekt przebudowy drogi odcinek Stanclewo-Lipowo-Adamowo i projekt przebudowy drogi Borki-Wielkie-Kobułty po półtora roku, ja dzisiaj w autopoprawce czytam, że niestety, ale ze względu na to, że postanowienie gminy obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dopiero zostało wydane po półtora roku, proszę Państwa, gdzie to zadanie, więc moje pytanie jest takie, co się działo przez rok czasu, że są nieuruchamiane były przetargi, że dopiero teraz gmina wydaje postanowienia, jedno i drugie, że musi być
zrobiony raport oddziaływania na środowisko i przesunięte jest to zadanie na kolejne lata. Oczywiście my dokonując zmian w budżecie, słupki będą pasowały, ale nie o to chodzi. Chodzi tutaj rzeczywiście o realną pracę zarządu. Zabrakło mi też tego, że no, pani starosta nie odniosła się do wielu zadań, do podsumowania roku. Pani skarbnik pięknie powiedziała, że jest to praca zespołowa, ale te słowa chyba powinny paść z ust pani starosty, bo to pani skarbnik pilnuje budżetu, ale zadań inwestycyjnych, tego wszystkiego to pilnuje zarząd, a odpowiada no, cały zarząd z panią starostą jako przewodniczącym zarządu. Dziękuję bardzo. Kto z radnych chciałby zabrać głos jeszcze? Radny Marian Kieseli, bardzo proszę. To znaczy, ja też od praktycznie początku kadencji się zastanawiałem, bo wszelkiego typu te właśnie sesje absolutoryjne, to jest właściwie tak jak RIO, jak i komisja, to sprawdza tylko właśnie wykonanie budżetu. A to wykonanie budżetu to wygląda w ten sposób, że zatwierdzamy w grudniu budżet na następny rok, a już w styczniu na sesji wprowadzamy zmiany do budżetu i cały czas na bieżąco jest załóżmy rotacja, bo wynik musi być na zero. I w związku z tym tutaj bazowanie tylko i wyłącznie na tych finansach załóżmy, za które odpowiada pani skarbnik, bo gdyby pani skarbnik coś tam przechorowała niezgodnie z ustawą budżetową, no to by było to zakwestionowane przez RIO. To jest jedna rzecz. Druga sprawa, co właśnie praca zarządu. No tak się zdarzyło, że praktycznie ten zarząd przez całą kadencję był bardzo niestabilny, teraz się troszeczkę może to ustabilizowało, ale również i jakość pracy zarządu. Ja sobie przypominam, kiedy w 1998 roku powstały powiaty i byłem właśnie członkiem zarządu, to myśmy się spotykali co środę i było po kilka godzin, a tutaj na przykład ostatnia sesja była w koniec marca, teraz jest koniec czerwca, czyli różnica 3 miesiące i w międzyczasie odbyło się 6 czy 7 zarządów. No więc to też świadczy załóżmy o pewnej sprawności i tu praktycznie to urzędnicy, administracja to wszystko pilnują. Z kolei no, być może brak doświadczenia samorządowego członków zarządu no powoduje, że to tak wygląda, a nie inaczej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kto z radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Czy pani starosta, bardzo proszę. Panie przewodniczący, szanowni państwo, radni. No, budżet roku 2017 rzeczywiście jest wyjątkowym budżetem, ponieważ konstruowany był w roku 2016 przy innym składzie zarządu. Sądząc po dzisiejszych wypowiedziach, można domniemywać, że był to lepszy skład. Natomiast realizowany jest przy innym składzie zarządu, bo w lutym ubiegłego roku skład zarządu się zmienił. Niemniej, oczywiście z uwagą słucham wypowiedzi kolegów i koleżanek radnych. Taka formuła przedstawiania na sesji absolutoryjnej informacji ze sprawozdania finansowego, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, stanowiska Komisji Rewizyjnej jest, jak się nie mylę, od lat. Jak dotąd nie sprawiało to nikomu ani trudności, ani problemu. Było to przyjmowane. Jeżeli jest Państwa wolą, ażeby to zmienić, to oczywiście po wyborach w przyszłym roku wszystko się może zadziać. Można troszeczkę formułę zaproponować, ażeby była zmieniona. I można oczywiście do wypowiedzi na temat pracy zarządu, żebyście Państwo mogli ocenić, jakieś inne rzeczy dodać. Informacje na temat tego, jak zarząd pracuje, są przedstawiane co sesja w sprawozdaniu starosty. Jeżeli one są niewystarczające, to oczywiście też weźmiemy to pod uwagę, przynajmniej jeszcze w tej kadencji.
Jeżeli trafiają one za późno, to oczywiście dziękuję za sugestie kolegi Janusza, bo pani starosta nie ma czasu, ażeby przeczytać i podpisać. Rozumiem, że takie tłumaczenia do kolegi trafiają. Nie będę tego komentować, bo to jest słowo przeciwko słowu. Oczywiście nie czas i nie miejsce na takie dyskusje, a już z całą pewnością nie czas i nie miejsce na przywoływanie starych dziejów odnośnie budowy hali sportowej w Olsztynku, bo powtarzamy się już nie wiem który raz, miała to być inwestycja współfinansowana z budżetu dwóch samorządów i powiatu i gminy Olsztynek, natomiast do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi na zadane pytanie, w jakiej formule pan burmistrz chciałby dofinansować, natomiast idąc śladem wspólnej inwestycji budowy hali biskupców, oczekiwaliśmy konkretnej odpowiedzi, która do dnia dzisiejszego nie spłynęła. Niemniej, jesteśmy przy uchwale w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu. Ja oczywiście i słowa krytyczne, i słowa niekrytyczne w imieniu zarządu jak najbardziej tutaj przyjmuję. Dziękuję za wszystkie uwagi. Niemniej, bardzo proszę o przyjęcie uchwały w przedstawionym kształcie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę, zamykam dyskusję. Sprawdzamy kworum. 21. Tak? Może być chyba, muszę być na pewno. 21. Szanowni radni, czytam projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2017 rok, w sprawie artykułu 12. Punkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym oraz artykułu 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych uchwala się co następuje. Paragraf 1. Rada Powiatu w Olsztynie po zapoznaniu się z 1. sprawozdaniem z uchwalenia budżetu powiatu olsztyńskiego za 2017 rok. Drugie, ze sprawozdaniem finansowym powiatu olsztyńskiego za rok 2017. Trzecie, z informacją o stanie mienia powiatu olsztyńskiego za 2017 rok. Czwarte, z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej. Piąte, ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej udziela, bądź nie udziela, to jest łamane. I tutaj w zależności od wyniku głosowania wpiszemy odpowiednie słowo. Czyli kto głosuje za, udziela, kto głosuje przeciw, głosuje za, nie udziela w tym miejscu. Zarządowi powiatu w Olsztynie absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2017 rok. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Cztery osoby się wstrzymały. Kto był przeciwny? 5 osób było przeciw. Czyli 13 osób za, 4 osoby się wstrzymały i 5 było przeciw. Tak? Stwierdzam, że absolutorium zostało udzielone zarządowi, a więc wpisujemy tutaj, że Rada Powiatu udziela zarządowi powiatu w Olsztynie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Serdecznie gratuluję zarządowi. Nie było łatwo i nie będzie łatwo i nie obiecywał, że będzie łatwo, a przed nami jest rok najtrudniejszy na rok wyborczy. Jeśli mogę, to w imieniu Rady Powiatu. Członkami zarządu, samorządowcami.
W każdym razie, drodzy Państwo, padły dzisiaj słowa oczywiście z Waszych ust, ponieważ jako pierwsi się wypowiadaliście odnośnie tego, że to jest bardzo duża zasługa Pani Skarbnik. Jak najbardziej się z tym zgadzam, nikt tutaj Ameryki nie odkrył. Pani Skarbnik należą się ogromne podziękowania, bo to właśnie Pani jest tą osobą, która analizuje. Analizuje, pilnuje, sprawuje pieczę na tym, ażeby wykonanie budżetu finansowego, od strony finansowej się zgadzało i ażeby przywołane dzisiaj słupki oczywiście wyglądały tak, jak wyglądać powinny. Kondycja powiatu jest bardzo dobra, za to serdecznie Pani dziękuję i mniejszym chciałabym Pani przekazać kwiaty, które się należą właśnie Pani. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.